wodzisz wzrokiem no pomiędzy mną a kamerą. Ja tam, wiesz, dużego doświadczenia nie mam. No, no i dobrze, dobrze, masz, wiesz, nie chodzi o to, żeby było przed kamerą, ważne jest to, żebyś miał doświadczenie w chodzeniu. Tak. Dobra, to tnijmy ten diamencik. Dzień dobry, moi drodzy, na kanale Niech to Szlak, w serii Którym to droga, a dzisiaj, moi drodzy, spotykamy się z Gdzie jest Jaca? Witam serdecznie. Miałem okazję go spotkać, znaczy śledzić jego podróż dookoła Polski, która trwała 139 dni. Jedynie 139 dni. Teraz spotykamy się u niego w jego kieleszach domowych w Siemianowicach Śląskich. Zgadza się. Piękna miejscowość. Wiem, czemu stąd ucieka w podróż. Nie, nie, jest zielono. Jest zielono, jest pięknie. Powiedz mi, skąd pasja u ciebie? Może najpierw wprowadzimy was, kim jest Jaco i od kiedy się tym zajmuje, a jest długodystansowcem i tak naprawdę ma na swoim koncie dosyć niezłe wyprawy. Tak. Ile masz lat? Ile mam lat? 30. Ja, to całe życie przed nim do dreptania. Kiedy tak, nie wiem, stwierdziłeś, że ruszysz na dłuższą wyprawę niż kilkudniową? Pierwsze pomysły miałem w zasadzie w 2015 roku. No i to był, wiadomo, no, główny szlak beskidzki. No, od czegoś trzeba zacząć, a to myślę najlepszy sposób, żeby właśnie rozpocząć taką przygodę z długimi dystansami. A zaczęło się właśnie od przypadkowego spotkania, bo kiedyś tak poszedłem sobie na 2 dni w góry w Beskid Śląski i w schronisku pod Baranią Górą nocowałem i spotkałem tam pana Andrzeja z Gliwic, który właśnie kończył ten główny szlak beskidzki. Ja miałem wtedy pierwszą styczność właśnie z tym. Poczułeś go z daleka. No coś w tym jest, tak. Ale tak, bardzo mi to zaimponowało, że właśnie można przejść 500 km z buta. Ja nigdy właśnie nie miałem takiego pomysłu, żeby tak właśnie robić. Wydawało mi się to niemożliwe, że można aż tak długi dystans przejść naraz w zasadzie. I zapytałem się go, czy mogę mu tego ostatniego dnia towarzyszyć. I on się zgodził, wyszliśmy bardzo wcześnie rano i przez całą tą drogę do Ustronia opowiadał mi o tym, co spotkał, gdzie był. Jakie miał właśnie przygody na szlaku. Ten główny szlak beskidzki to nie był jego pierwszy szlak długodystansowy? Czy to właśnie jego to był pierwszy. Pierwszy. Tak. Czy opowiadał o GSB? Tak, tak. Znaczy to były jego wakacje w zasadzie. To też był już starszy człowiek, bo on był tak może w okolicach 50. No tak, to już starsze ludzie są. Znaczy ja mówię tak w porównaniu do tego, ja wiem, ja mam 44, no. Więc dlatego tak się śmieję. Miałem na myśli starszy ode mnie. Także pozwolił mi, żebym mu towarzyszył i właśnie ten pomysł pozostał. I to się powoli przekształcało właśnie w takie planowanie. Samemu też ciężko mi było się za to zabrać, bo nie sądziłem, że w ogóle mogłoby mi się to udać. Ale tak z czasem przeglądałem różne przewodniki, mapy i postanowiłem spróbować. No. Niestety za pierwszym razem się nie udało. Ale naprawdę? Tak, za pierwszym razem się nie udało. A to na którym? Znaczy, co się wydarzyło, że się nie udało i na którym etapie? To było tak, że zacząłem z Włocatego. Szedłem bodajże już 4 dni i to było na zejściu do Komańczy. Doznałem bardzo bolesnej kontuzji w kolanie i niestety musiałem przerwać. No, jeszcze się łudziłem, że mogę to jakoś przetrzymać. Odczekałem w Komańczy 1 dzień, zrobiłem sobie przerwę, ale niestety się nie udało i sprawa była na tyle poważna, że jednak musiałem wrócić do domu, przerwać. I w zasadzie w tamtym sezonie, to był 2015 rok, no niestety nie udało mi się nic zrobić. Okej. Okej, no to jakby faktycznie, znaczy na takie rzeczy nie ma jakby wpływu i wydaje mi się, że lepiej czasami jest przerwać wyprawę niż na siłę kontynuować, tak, żeby się nie nabawić większej kontuzji. Jeśli nie ma się wpływu, no ja myślę, że trochę ten wpływ można mieć na to właśnie, żeby mając, nie nabawić mając odpowiedni trening. No ja mogłem tego uniknąć,
No ale no niestety, no ja tak właśnie myślałem, że wiesz, spakuję plecak i pójdę. I... A jaki ten plecak był ciężki na początku? Znaczy w sensie podejrzewam, że to były twoje pierwsze doświadczenia, pierwsza wędrówka, więc domyślam się, że to mógł być, że mogę śnieść jakieś 20 kg na sobie. Nie, powiem ci, że aż tak ciężko nie było. Znaczy ja tam nigdy swoich plecaków nie ważę, bo nie chcę wiedzieć, ile ważą. ale zmieściłem się w 48 litrów, więc nie sądzę, żeby ta waga przekroczyła 15 kg. Mhm. Także myślę, że to nie była ta kwestia, ale właśnie brak przygotowania fizycznego. To okay. Myślę, że to było to. Tak wstałeś od biurka i ruszyłeś w No można tak powiedzieć, że tak. Okej. Okay. Bo na swoim koncie masz... Tych wypraw już kilka, prawda? Tak, zgadza się. Był GSB, a udało ci się w końcu GSB przejść, tak? Tak, rok później powróciłem na GSB i się udało. I co, jakby był trening wcześniej? Tak, był. Ja się naprawdę wziąłem wtedy do roboty. W zasadzie od wyleczenia kontuzji przyłożyłem się do tego, trenowałem. No i to przyniosło efekt, no. I jak ci się udało szybko pokonać? W jakim czasie pokonałeś GSB? Tak, to znaczy, było 18 dni wtedy. Okej. Okay. Czyli taka po 30 parę kilometrów dziennie. No tak, pan tak. Pokonywał. Ile tych wypraw było? Ile ich było? No w zasadzie od 2016 robiłem co roku wyprawę, z wyjątkiem roku poprzedniego. Czyli pandemicznego. Tak. No łącznie tych wypraw było, zależy jak to liczyć. No bo ja robiłem na przykład... trzy szlaki na przykład w jednym ciągu, więc no to jest, nie wiem, czy to liczyć jako jeden, czy jako ale trzy. Ale wyruszyłeś szlakiem Świętego Jakuba. Tak. Skąd wyruszyłeś? Z Bułgarii, z przylądka Emine. I czy to jest najdłuższy odcinek jakiś tam, ten szlak potrafi być dłuższy? Bo ma kilka jakby ma odnóg, czy tam jakby różnie on idzie, prawda? Tak, ja szedłem wzdłuż szlaku. Czemu stamtąd? No, czemu nie jest? Nie bo wiem. Właśnie chciałem, żeby ta podróż była pełna, bo chciałem właśnie przejść jak najwięcej, żeby poznać jak najwięcej świata, zmierzając właśnie do takiego szczególnego miejsca. I pomyślałem sobie, żeby wyznaczyć sobie samemu granicę całego kontynentu, więc wyruszyłem z Nadmorza Czarnego właśnie, w Bułgarii. Okej. Okay. I to było kilometrów? Dokładnie nie wiem, ale szacuje się, że to było około 7 tysięcy kilometrów. 7 tysięcy. Ile to czasu ci zajęło? Całe wakacje? 217 dni dokładnie. Aha, no to... No to okej, okay. to był taki szlak. Co jeszcze zrobiłeś? Bo miałeś jakieś tam kilka jeszcze chyba takich wypraw. Tak. Po tym pierwszym sezonie udanym, gdzie przeszedłem główne szlaki w Polsce, wybrałem się na Łuk Karpat, co do tej pory uważam za jeden z najtrudniejszych szlaków, jakie w ogóle dane mi było przejść. A przeszedłeś, tak? Pokonałeś Tak, tak. Karpat. Udało mi się przejść. Okej, okay, tutaj będę chciał podpytać kilka rzeczy, bo sam jakby chciałbym ruszyć. I ja myślę, że to był taki kamień milowy dla mnie, że ja już wtedy właśnie wiedziałem, że chcę tym się zajmować bardziej, bo to była moja pierwsza taka długa wyprawa, bo to było 2000 kilometrów, to w porównaniu tam do głównego szlaku beskidzkiego, tak, to jest nie dość, że dużo dalej, to jeszcze dużo, dużo trudniej. Także z tego jestem do tej pory bardzo zadowolony. I myślę tak, że ten sukces wtedy świadczył o tym, że robię to dalej. Powiedz mi, tak, po pierwsze, skąd bierzesz fundusze na to, że, no jakby, ja tam słyszałem ploteczkę, skąd, no może napadasz na banki i handlujesz narkotykami, ale w tym plecaku z Bułgarii do Portugalii niesiesz hasz, ale bez sensu, lepiej w drugą stronę. Co z tym wiążesz? W sensie, czy wiążesz z tym jakąś swoją przyszłość, nie wiem, sposób na zarabianie, na sposób na życie? Chcesz być, nie wiem, prowadzić biuro podróży, czy nie wiem, pisać książki, czy po prostu chodzisz sam do siebie? Powiem ci, że ja na wyprawach nie chcę zarabiać. Z czego żyjesz? No, zdarza mi się od czasu do czasu pracować. No, wtedy, kiedy nie chodzę, to jednak biorę się do roboty i... No i trzeba właśnie... Ale co, na kopalni robisz? Nie, no jednak... Czyli za granicę, tak uporządkowałem swoje życie, że właśnie co jakiś czas pracuję i potem się zwalniam. A żeby taką...
w miarę dobrze płatną pracę znaleźć na pewien czas, no to jednak zdecydowałem się wyjeżdżać za granicę. A jak masz z życiem prywatnym? W sensie, że jeśli jesteś cały czas w podróżach, w sensie, że albo wyjeżdżasz za granicę na truskawki lub tulipany zarabiać kasę, którą później wydajesz w podczasie podróży, to jak wygląda twoje życie osobiste? A, słyszałem, że się coś dzieje. Albo już się rozeszły drogi. Znaczy, zależy, co masz na myśli. No. Nie, dobra, zacznijmy tak, wiesz, jakby od dawnych czasów, nie? W sensie, że wyjeżdżasz, jakby nie ma cały czas się... Czy wszystkie twoje podróże były podróżami samotnymi w pojedynkę? Tak, czy... tak, wszystkie przynajmniej się zaczęły samotnie. Mhm. Tak, taki i był zamiar. Czemu tak wolisz? Czemu tak wybierasz? Czy po prostu łatwiej ci jest to zorganizować w pojedynkę, czy cenisz sobie... Myślę, że na pewno tak, no poniekąd na pewno tak, bo... Jak już się jedzie w dwie osoby, no to zawsze to jest jakiś kompromis, na który trzeba się zdecydować, a jak idę sam, to pozwala mi właśnie na pełną swobodę. Robię to, co ja chcę, idę tam, gdzie ja chcę, kiedy potrzebuję odpoczynku, odpoczywam, kiedy chcę przejść maraton, to sobie przejdę maraton. Nie muszę na nikogo patrzeć. I to a jest, jak to masz jakiś wygodne. Kryzys, ścianę, to jakby myślisz, że ta druga osoba... nie wpłynęłaby jakoś pozytywnie, nie pociągnęłaby cię? No myślę, że tak, ale już myślę, że na tym etapie, na którym jestem teraz, to sobie świetnie z tym radzę sam. Poza tym, no... A powiedz mi, no bo jakby podczas ostatniej wyprawy faktycznie ktoś do ciebie dołączył pod sam koniec, nie? I jak to wyglądało? Jakby w porównaniu z początkiem twojej wyprawy, gdy byłeś sam i sobie decydowałeś o tym, kiedy wstajesz, kiedy ile idziesz i nagle dołącza do ciebie ta druga osoba. Ona wcześniej już coś chodziła, czy to dla niej to było coś nowego? O, to Magda, która do mnie dołączyła, to już tam miała jakieś swoje własne wycieczki, głównie na rowerze. Tak też się poznaliśmy właśnie, kiedy ja sobie szedłem, ona na rowerze jeździła, zdobywała koronę Gór Polski. I tak jakoś nasze ścieżki się zeszły. I potem... Czyli jest to miłość ze szlaku. Myślę, że tak. No. Myślę, że zastanawiałem się, czy gdzieś tam na forum tam do ciebie pisała, czy coś tam, czy właśnie ją... Znaczy, zanim się spotkaliśmy, to rzeczywiście odezwała się do mnie na tej mojej stronie. Ale tam nic szczególnego. W zasadzie to spotkanie, które tam wyszło, to wyszło przypadkiem, bez żadnego umówienia się. Okej. Okay. I... czy to było później taka... miałeś z tym łatwość, z podjęciem decyzji dalej pójdziemy razem? Czy to jest wypłynęło od niej, czy ty sam zdecydowałeś o tym, że ej, dołącz do mnie, już tam pociągniemy sobie... Zanim dołączyła do mnie na stałe, to spotykaliśmy się tam kilka razy właśnie i ten czas bardzo miło wspominam. I... Ja tam widziałem ciasteczka na szkole. Tak, zgadza się. Dobrze nam się szło, muszę powiedzieć. Fajnie nam się spędzało czas, więc postanowiłem dać sobie szansę też. Okej. Okay. Właśnie chciałem wtedy spróbować właśnie marszu z kimś i przez długi czas to funkcjonowało dobrze. Przez długi? Dobrze, ja tak jakby pod koniec już przestało. No, sytuacja wyglądała tak, że Magda nie szła ze mną do końca, bo właśnie doznała kontuzji i musiała przerwać. Okej. Dobrze, a powiedz mi, skąd pomysł na... Znaczy, bo tak, ja powiem, skąd usłyszałem o Jacku. Jacek wyruszył zimą na przejście szlaku granicznego. Nie wiem, jak to się... Jakby, on ma kilka nazw. Poniekąd, bo tam ja połączyłeś szlak tak. niebieski z właśnie z głównym szlakiem beskidzkim. Okej. I kroczył za mną kilka dni z tyłu. I tak usłyszałem o Jacku, a później zacząłem właśnie, że wpadłeś na pomysł przejścia od Polski dookoła i poprosiłeś internautów, żeby podrzucali miejscowości, do których warto zajrzeć. Super pomysł. To wyszło trochę spontanicznie, muszę powiedzieć, bo ja w ogóle tej wyprawy nie planowałem. W ogóle na ten rok planowałem zupełnie coś innego, no ale sytuacja jest jaka jest, więc no musiałem zrezygnować z jakichś dalszych wypraw, więc postanowiłem poznać swój kraj.
I na początku... A to chyba jest częsty problem, albo taka cecha podróżników, że oni zjeździli Andy, Ameryki, no właśnie, Australię to i tak jest dalej. To, że właśnie ja przeszedłem tam kilkanaście krajów z buta, a przez Polskę w zasadzie w całości nigdy. Tam takie odcinki właśnie górskie, Główny Szlak Beskidzki czy Sudecki, to wiadomo. No ale właśnie chciałem sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy przechodząc takie odcinki, ja dobrze znam własny kraj. No i odpowiedź miała, że zdecydowanie nie, bo Polska ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko te południe. Także no tak to wyszło. A na sam pomysł wyprawy dookoła Polski wpadłem podczas tego przejścia zimowego. Tak. Kropka. Straciłem wątek. Dobra, powiedz mi, 100 ile? 30? 139. 9 dni. To w sumie wyszło tak pi razy oko ile kilometrów? Nie, ja w ogóle nie wiedziałem. Aha, znaczy nie planowałem, nie miałem. Znaczy nie planowałeś, ale tak sobie liczyłeś sobie tam dniowe dystanse i tak dalej? Tak, tak. Se podliczyłeś w Excelu na koniec, ile to wyszło? Ponad 4500 kilometrów. 4500 kilometrów. Który moment, który fragment szlaku, albo który fragment Polski był taki najciekawszy, a który był najtrudniejszy? Bo domyślam się, że niekoniecznie chodzi o góry, nie? Bo może po plaży szło się gorzej, bo wiało i tak. Ty wyruszyłeś jakąś wczesną wiosną. To tam jeszcze 17 marca, było zimno. To tak. Już tam mógł montami śnieg gdzieś spaść albo przymrozić no, się zimą. No, padał śnieg dosyć często, nawet na początku maja jeszcze były opady śniegu, więc no, ten początek był naprawdę zimny. Czemu tak szybko wyruszyłeś? Nie chciałeś poczekać do kwietnia, czerwca? Nie. Śpieszyło mi się po prostu. Okej, już. Rodzicem w domu, Boże, kiedy już pójdziesz? Nie, no myślę, że też byłem głodny tych wrażeń, bo cały poprzedni rok w zasadzie przepracowałem, nigdzie nie byłem, więc odczuwałem też lekki niedosyt po tej wyprawie zimowej, mimo że dało mi to dość mocno w kość. Bo warunki, jak sam pamiętasz, były trudne. Tak, trafiliśmy na zimę w Polsce, co jest ostatnio dosyć rzadkie. Także tak. Tam czytałem jeden post, że ci się tam przesypał ci śnieg, tarpa śnieg, który się zawalił w nocy tak, i tak dalej. Tak, w nocy mi się zawalił tarp, no ale na szczęście wtedy zszedłem z takim Danielem, którego też poznałem po drodze, no i on mi pomógł wtedy. No. Dobrze, najciekawsze fragmenty szlaku dookoła, znaczy szlaku, trasy dookoła Polski. Znaczy najciekawsze, no to znaczy takie przygody, no jakby mówisz, Boże, tam na przykład, znaczy nie wiem, były momenty, gdy mówisz, o Boże, tu się nic nie dzieje, albo jest taka nuda, bo to może być wpływ tej pogody, może być tego, że nikogo nie spotkałeś, albo właśnie, że kogoś spotkałeś. Tak. Może być to wpływ tego, że miałeś gorszy nastrój. Masz takie fragmenty, które bardzo mile wspominasz? Opowiedz, że tak. No, na pewno tak. Wiadomo, że tak. Ja bardzo mile wspominam właśnie północno-wschodnią część Polski, bo tam nigdy wcześniej nie byłem. W zasadzie cały odcinek od Elbląga aż do Przemyśla to była dla mnie nowość, ja nigdy w tamtych okolicach nie byłem, więc fajnie było w końcu tam zajrzeć, a zwłaszcza z buta, bo to jest jeszcze potęguje te wrażenia. Ale chyba najmilej wspominam właśnie przejście przez Suwalszczyznę i Podlasie, bo ten rejon moim zdaniem jest bardzo atrakcyjny właśnie turystycznie. W ogóle walory przyrodnicze, które tam można spotkać, no to jest naprawdę fascynująca sprawa. A że to jeszcze było dosyć wcześnie, bo to było gdzieś kwiecień, maj. Tak, tam roztopy były i pamiętam, że tam brudziłeś jakiś... Tak. Ale co chcę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie te szlaki, którymi tam szedłem, wszystkie miejsca, które tam zwiedzałem, były tylko dla mnie, bo zero turystów. Także cisza, spokój i to właśnie jest to, co mnie tam urzekło, że Suwalszczyzna, jak była tylko dla mnie, to mogłem się wyciszyć, odpocząć. Większość nocy, jakie spędziłeś pod namiotem, prawda? Zgadza się. Idziesz z jakim, no tak, ja wiem z jakim, bo obserwuję, ale jakby dla niektórych, którzy... Dźwigasz na plecach jaki namiot? Namiot mam małą jedynkę z MSR-a, który sprawdził się, no myślę, bardzo dobrze.
Chociaż pod koniec zaczął mi przemakać troszkę. Okay. Ale każdy sprzęt się zużywa, nie? No, to tak, myślę, no, że jak się go tak tyra. No właśnie. Był jakiś taki moment, że wiesz, była jakaś wichura albo coś, że myślałem, że ci go porwie i tak dalej, albo... Nie, tak, takich rzeczy nie. A jak często, bo wiem, że ty, ludzie cię czasem przyjmowali do siebie pod dach i tak, nasowałeś. I jak często zdarzało się taki nocleg? Co, nie wiem, tydzień, co dwa tygodnie? Nie, to sporadycznie. W zasadzie to takie sytuacje, że ktoś mnie tam przyjmuje, że ktoś mi proponuje nocleg, to zaledwie kilka razy się zdarzyło. A ty byłeś chętny w ogóle? Czy jakby szukałeś taki, wiesz, czy miałeś coś takiego, że ktoś tam spotykasz panią gospodynię i przy płocie, to mówi, dzień dobry, ja tutaj sobie idę, no mówi, o, wariat, a mówi, wariat, ale nie wiem, gdzie spać, może pani nie przyjmie, albo pogoda dzisiaj. Nie, ja nigdy o nocleg się nikogo nie prosiłem. Bo uważam, że to nie było konieczne. Okay. Jeśli rzeczywiście potrzebowałbym jakiegoś noclegu pod dachem, no to po prostu decydowałem się na jakąś noclegownię i tyle. Zdarzyło ci się jakbyś jakaś tam agroturystyka albo wynająć jakieś takie miejsce, żeby się przeprać i nie wiem, zregenerować albo jakoś tak, nie wiem, naładować baterie? No czy... tak, no co jakiś czas to jest konieczne nawet, bo... Zwłaszcza tam na początku miałem z tym problem, bo zaczynałem jeszcze w czasie tego ostrego lockdownu, gdzie wszystko było zamknięte. W zasadzie nie mogłem liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, więc tak, po kilku nocach, kilkunastu nocach właśnie pod namiotem, to warto właśnie przenocować pod dachem, po prostu odpocząć, naładować baterie. Czy ty gdzieś w międzyczasie wymieniłeś sobie ekwipunek? W sensie, że ruszałeś, było zimniej dosyć, tak. Miałeś jakiś tam śpiwór, powiedzmy, nie wiem, cieplejszy, nie wiem, może masz tylko jeden śpiwór i z jednym śpiworem idziesz? Czy w którymś momencie miałeś taki motyw, że odesłałeś część ekwipunku i sobie wymieniłeś na bardziej letni? Czy nie stosowałeś tej techniki? Tak, ja wymieniałem nawet kilka razy ekwipunek. Jeśli chodzi o śpiwór, to przez całą wędrówkę miałem tylko jeden. Ale... A jaki tam, znaczy w sensie, w jakich tam przedziałach temperaturowych on był? W sensie, że podróż... On miał komfort 2 stopnie chyba. Okej. Okay. Także na początku to mogło być troszeczkę za mało, ale tam jeszcze się dogrzewałem tą kurtką puchową i takie sprawy, ale wystarczająco było. Także tak, ale jeśli chodzi o te wymiany sprzętu, to rzeczywiście tak było. Bo nie chciałem dźwigać wszystkiego, co miałem na plecach przez cały czas, bo to też... No trochę mija się z celem, no bo po co? Po co sobie taki bagaż właśnie na plecy zarzucać? Ja też jestem minimalistą, ale radziłem sobie w ten sposób, że co jakiś czas odsyłałem rzeczy do domu, a zostały mi przysyłane kolejne. Wysyłała ci mama czasem jakieś łakocie? No pewnie, że tak. Mama o mnie dba. I tak pewnie zbierasz paczkę, mówisz, boże, znowu 8 kg na plecy. Ale no rzeczywiście tak jest, no bo jednak jak paczka idzie z domu, to zawsze jest troszeczkę więcej niż chciałem. No a i potem narzekam, że właśnie muszę potem to dźwigać. Powiedz mi, czy miałeś w swoim ekwipunku rzeczy, które się nie sprawdziły, które dźwigałeś niepotrzebnie? Podejrzewam, że jak się wymieniałeś, odsyłałeś ekwipunek, to te rzeczy jakby wywędrowały z tego plecaka po jakimś czasie. Czy na przykład miałeś, nie wiem, powiedzmy łyżkę, czysty zoryk albo jakiś tam, nie wiem, rodzaj perfumy, które jakby nie miałeś czasu, jakby okazji użyć i stwierdziłeś, że jednak to jest bez sensu, albo czułeś, że czegoś ci brakuje? Powiem ci, że już podczas tych moich poprzednich wypraw też zdobyłem trochę tego doświadczenia i dużą wagę przed wyprawą poświęcam właśnie wyborowi ekwipunku, bo właśnie nie chcę dźwigać ani za dużo, ani za mało, także pod tym względem byłem dobrze przygotowany i nie miałem zbędnych rzeczy w plecaku, ani okay. też niczego mi nie brakowało. Tylko właśnie jeśli chodzi o te wymiany, to A masz tak. jakiś taki gadżet, który jakby nie jest ci potrzebny, ale jest to taki twój luksus, na przykład, nie wiem, jojo albo kostka Rubika, czy coś tam, jakby tak, wiesz, jakaś taka rzecz, którą, no, która jakby, nie wiem, daje ci taki komfort i luksus, nie? Czy raczej masz tylko to, co ci jest potrzebne do przeżycia? No luksusem na pewno mogłaby być cała elektronika, którą ze sobą noszę, bo jak zaczynałem przygodę z wędrówkami długodystansowymi, to nie miałem, nawet telefonu nie nosiłem ze sobą, nie miałem dostępu do internetu. No tak, ale to był 2015, to tam... No tak, ale nie, to też był mój wybór, no, że nie chciałem mieć kontaktu ze światem, a teraz jednak jak prowadzę tą stronę, robię relacje codziennie, no to jednak to wymagało ode mnie
tego dodatkowego ekwipunku. Ale mimo wszystko sądzę, że to można jednak zaliczyć do tego luksusu, bo jednak oprócz tego, że zrobiłem relacje codziennie praktycznie, no to jeszcze tam jak miałem dostęp do prądu, no to tam muszę przyznać, zdarzało mi się coś pooglądać w internecie, Netflix tam, takie sprawy, no. A powiedz mi, ile czasu ci, bo ty faktycznie piszesz codziennie, albo pisałeś prawie codziennie relacje i one wcale nie były takie krótkie. Mi to czasami zajmuje godzinę czy nawet półtorej pisanie takiej relacji i to jest największy, no naprawdę muszę się mobilizować, żeby pisać to na swojego Facebooka, bo no, po tam przejściu, powiedzmy 30-40 kilometrów, człowiek jest momentami padnięty i ostatnią rzeczą, o której marzę, to właśnie jest to, no żeby poświęcić ten czas na pisanie relacji. Przychodziło ci to łatwo? No muszę przyznać, że jak wysiłek naprawdę był duży, no to nie marzyłem o niczym innym, jak po prostu się położyć spać. Zjeść coś i położyć się spać. No ale jednak no mobilizowałem się do tego, bo jednak to sprawia mi też dużą frajdę. To jak ludzie na to reagują, to jak ludzie komentują i kibicują, to też jest naprawdę fajne. No ale mimo wszystko, no czasami nie chciało mi się tego robić, naprawdę. To się przyznaję, ale też na pewnym etapie wyprawy nie robiłem tego wieczorem, tylko z samego rana. Wstawałem tam pół godziny wcześniej i pisałem to rano. Także tak też sobie z tym radziłem. Ja miałem podobnie, że już wieczorami po prostu jakby nie byłem w stanie i wolałem wstać tą godzinkę wcześniej. Wtedy też mój umysł był bardziej taki świeży i łatwiej było. No właśnie też zauważyłem. Ja potrafiłem zasnąć nad telefonem 6 razy. Dokładnie tak. A rano jakoś te słowa jakoś łatwiej przychodziły. Powiedz mi, jak wygląda twój rytuał dnia? Jakby wstajesz, piszesz relacje, w międzyczasie sobie robiłeś posiłek i co jadłeś w czasie wyprawy? To ci wpadło w ręce? Czy miałeś jakieś już takie swoje patenty? Bo rozumiem, że chciałeś brać rzeczy, które łatwo jest ci przyrządzić. Tak. Czy już miałeś jakieś sprawdzone swoje, jakieś tam, nie wiem, patenty w sklepie spożywczym, który, wiesz, spotykasz się na drodze i mówisz, okej, ten makaron szybko się jakby tam, tutaj biorę pastę taką, tutaj tuńczyk, nie wiem, co jadłeś na trasie? Zdecydowanie tak jest, no, jak się już idzie tyle dni, to jak się wchodzi do sklepu, to się szuka konkretnych produktów, tam nie ma co właśnie kombinować. Zdrać nam, na czym można pojechać. No, rano to wiadomo, na śniadanie owsianka, no i oczywiście kawa, bez tego nie ruszę. W trakcie dnia to jakieś tam batony proteinowe, energetyczne, takie rzeczy, przekąski różne. No i też to, co tam wpadnie w ręce po drodze, bo tam przyznaję, że nie jadłem tylko to, co nosiłem w plecaku, tylko no, czasami chodziłem od sklepu do sklepu. Także tak to wyglądało. A jak już skończyłem dzień, no to wiadomo, no jakiś liofilizat albo jakaś zupka w proszku i tyle. Okej. Czyli jakby główny nacisk na posiłek był w którym części, czy w której części dnia? Po środku ten obiad, czy jednak starałeś się najeść na noc? Wtedy niby organizm ma... Znaczy takie główne posiłki miałem i rano, i wieczorem. W trakcie dnia nie miałem jakiegoś większego posiłku, chyba że gdzieś tam po drodze... Pizza. No, zdarzało się. No jakby moim zdaniem to jest jakby taki, wiesz, często motywator i taki, wiesz, ja sobie czasem planuję tak szlaki, że sobie sprawdzam, co jest po drodze i czy w tej miejscowości jest restauracja i mogę zjeść coś na ciepło. Tak. No wtedy też mi to pozwala nie nieść jakby wiesz, dodatkowego prowiantu. No dokładnie. Poza tym jak tam już chodziłem w okolicach 40-50 km dziennie, no to tam w połowie dnia, no to ten posiłek taki konkretny jest potrzebny, więc też na to sobie pozwalałem. Czułeś, że idąc przez te 130 dni pod koniec już tak, wiesz, tak, pod koniec trasy już miałeś łatwość, jakby twoje mięśnie były już tak, nie wiem, przyzwyczajone do tego wysiłku, że nie miałeś z tym problemu, czy jednak to nie ma z tym zależności? No, muszę powiedzieć, że ciało się już po jakimś czasie przyzwyczaja do takiego codziennego wysiłku, więc tam przejście 40 km, które na początku mogą być problematyczne, to przychodziło naprawdę z łatwością. Rekord kilometrów podczas tej wyprawy? 62. Okej.
było z górki. To było ostatniego dnia. Tak, już mam dosyć. Muszę skończyć. Ale ta, no, przy okazji no, muszę przyznać, że tą końcówkę to troszeczkę się śpieszyłem, bo no już miałem dosyć, tak. Może nie fizycznie, bo pod tym względem było naprawdę dobrze, ale jednak śpieszyło mi się do tych ludzi, którzy na mnie czekali. Okej, okay, rozumiem. Powiedz mi, idąc tyle dni, ciało jednak też ściąga się, w sensie jakby pracują pewne jakby mięśnie, plecak troszeczkę dociska kręgosłup. Czy potrafisz schylić się do swoich palcami z rąk do palców w ten? Znaczy nie, ja często mam tak, że pod koniec wypraw na przykład czuję, że muszę trochę jakby wiesz, poświęcić czas na gimnastykę, na przywrócenie, jakby mięśnie są silne, ale czuję, że moja gibkość jest jakby ograniczona. Jak u ciebie to wygląda? Jesteś sztywny jak kłoda, czy...? Nie, powiem ci, że na początku tak było może, bo jak wracałem z tych pierwszych takich wycieczek, to rzeczywiście tak było, że mięśnie wtedy dopiero zaczynają boleć. Ale teraz sobie radzę z tym tak, że po prostu regularnie się rozciągam. Okej, okay, na szlaku. I to naprawdę bardzo pomaga. Rano czy wieczorem po całej drodze? Wieczorem. Wieczorem, super. Też nie, ciężko było się do tego zmusić codziennie. No tak, ale na tym początkach jest chłodno i tak. Chcesz do śpiwora wejść, a nie tutaj... Tak, no ale czasami no, trzeba się troszeczkę poruszać właśnie, żeby tego bólu potem uniknąć. No i też, żeby jak się potencjalne jakieś kontuzji nie nabawić się, nie? Bo no dokładnie, jak... bo właśnie jak wtedy mówiłem przed chwilą o tych kontuzjach pierwszych, no to... W mojej opinii to właśnie wynikało z braku ruchu, z braku ćwiczeń, z braku rozciągania. Mhm. A powiedz mi, bo też widziałem, że zjechałeś tam sobie jedną parę butów i pokonałeś ten szlak. No, jedną. Ten szlak pokonałeś więcej niż w dwóch parach butów? Miałem 5 par butów. Dobrze. Czyli tak jest tylko 1000 km i tak pi razy, bo jak mówię, nie, to... 4 były, tak? 1000 km. Ten... Ale to różnie bywało, bo nie wszystkie zajechałem, bo tam... Tak, bo były zimowe i tak, odsyłałeś. Właśnie zaczynałem wysokich nad morzem, a potem właśnie... A to był dobry pomysł? Wysokie nad morzem? Tak, ja uważam, że to był naprawdę świetny pomysł, okay. Bo nie dość, że było zimno, to jeszcze wysokie obuwie bardzo dobrze mi stabilizowało kostkę na piachu. A ty szedłeś tak stricte plażą, czy tam szlakiem, czy tam... Znaczy, bo tam leci czerwony myślę, szlak. Myślę, że w większości szedłem plażą. Okej, okay, to szacunek. Ja co jest trudne, tak, jest to trudne muszę przyznać. I też w tej porze roku, bo... Chociaż muszę też powiedzieć, że o tej porze roku nie było też aż tak źle, bo ten piach był jeszcze taki zimny, okay, zbity. Ale no, były takie momenty, że właśnie było bardzo grząsko i bardzo trudno się szło. Zwłaszcza tam z plecakiem, który wtedy był troszeczkę cięższy. No ale no, jakoś właśnie sobie z tym radziłem. No i też jakby pogoda, bo tak naprawdę jeśli wieje no, wiatr cały czas od morza, tak. Ja... Wszedłem wczesną, znaczy wiosną wzdłuż wybrzeża, to jednego dnia była piękna pogoda, wiatr nie wiał i było super, a drugiego dnia, jak nie używam słuchawek, nie słucham muzyki, to nad morzem słuchałem, bo po prostu czułem, jak mi już w głowie dudni, nie, od tego wiatru. I to było... No to rzeczywiście też był problem. No, w zasadzie było tak, że z godziny na godzinę pogoda potrafiła się zmienić. Przychodziły śnieżyce, przychodził deszcz. No, no ten początek, mimo że można pomyśleć, że nad morzem to łatwo, fajnie, to jednak o tej porze roku, no... Jak się nie używa parawanu, to jest dosyć tak. Upierdliwa ta tak. Pogoda. No zdecydowanie tak. Czyli 5 par butów. Miałeś w ogóle jakieś biegowe, sportowe buty, czy to jesteś zwolennikiem takich bardziej górskich butów? Bo z tego, co tam widziałem na twoich zdjęciach, to chyba jakoś tak nie miewasz. Nie, ja jestem zwolennikiem właśnie trekkingowych, niskich albo podejściówek, takich klasycznych. To jest właśnie obuwie, w którym się czuję najlepiej. Okej. Okay. Czyli jaka firma? Pytają tak wprost, bo oni pytają mnie cały czas. No wiadomo, że pytają, a ja chętnie udzielam odpowiedzi. No, odsyłam w ogóle na Facebooka, gdzie jest Jaco, bo ostatnio był post w ogóle na temat butów. Albo... Tak, teraz się ukazują co jakiś czas, rzadko trochę, ale no cóż, teraz też ciężko mi się... imprezuje. Trzeba wrócić troszeczkę do życia. Ale tak, ja zazwyczaj używam butów Salewy. Okej. Okay. Opowiedz mi troszeczkę jeszcze o Karpatach, o łuku Karpat. No, sam chciałbym sobie może wyruszyć, ale się trochę jakby obawiam właśnie tego logistyki. Znaczy, też nie mięsa, więc jakby tutaj muszę sobie jakoś... To by był problem na pewno.
No bo na szlaku, zwłaszcza w Rumunii, ciężko w ogóle o cokolwiek. Okej. Tam nawet pieniądze nie pomagają, bo nie ma ich gdzie wydać. Tam, na szlaku nie ma nic, nie ma prawie żadnej infrastruktury, nie ma schronisk, nie ma restauracji po drodze. Znaczy, zależy jak tam sobie trasę ustalisz, ale bywało tak, że ja musiałem nosić jedzenie na cały tydzień, albo chyba najwięcej to chyba na 10 dni niosłem. Nie, chciałem ograniczyć do minimum zejście do miasta, więc tak to niestety wyglądało. Najtrudniejszy fragment Łuku Karpat? Zdecydowanie Rumunia, Fogarasze. Dlaczego? Najwyższe góry, bardzo skaliste, bardzo strome. Okej. Okay. A w ogóle jak tam wygląda oznakowanie tych szlaku i w ogóle musisz sobie tam sam go wytyczać, w sensie takim, że bo jak rozmawiałem z Romanem Fickiem, czy też z Superganem, to oni mówili, że czasem ten szlak znikał, czasem się gdzieś pojawiał. No właśnie, w Rumunii to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czy bywają fragmenty, gdzie naprawdę wszystko jest pięknie oznaczone, a te mniej popularne fragmenty to... No to jest brodzenie przez krzaki. Naprawdę? Tak, to jest naprawdę ciężka sprawa. A takie, wiesz, pokrzywo coś tam, czy takie jarzyny i kosodrzewina, no, wszystko. No, wszystko. Jest i kosodrzewina, której nienawidzę osobiście. są pokrzywy po szyję. Jest wszystko. No, jest to dosyć problematyczne na dłuższą metę. Ale zdecydowanie warto, bo Rumunia jest przepięknym krajem, zwłaszcza jeśli chodzi o te nasze ukochane góry. I zdecydowanie warto. Ja myślę, że to była przygoda mojego życia w zasadzie. Okej. Okay. Zajęło to ci ile dni? 88. 88 to jest jakieś 2,5 miesiąca, tak? No prawie 3. 3 miesiące. Ile wydałeś pieniędzy? Dokładnie nie wiem, bo tego nie liczyłem, ale no mogę powiedzieć, że w okolicach 3000 zł. Okej. Okay. I większość nocy spędziłeś pod namiotem. Pod namiotem, tak. Pod namiotem. No, ale to też ze względu na to, że tam większość trasy prowadziła mnie przez Rumunię, a tam po prostu nie ma gdzie. Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, w której porze roku wyruszyłeś? Tam jakby wczesną wiosną, czy czerwiec, lipiec? Ja wyruszyłem dokładnie 21 czerwca. Okej, okay. Czyli szedłeś przez całe lato, taką złapałeś się na końcówkę, czy wrzesień, no to nie wiem, czy to zima. No późnym latem, no bo skończyłem 16 września. Było zimno? W zasadzie tylko na początku, w tych wyższych partiach góry, a potem to jakoś na zimno nie mogłem narzekać. Okej. Okay. No mogłem tylko narzekać w zasadzie na długotrwałe opady, bo to wtedy naprawdę mnie zniszczyło. Tak. A to było tak, że używałeś map papierowych? W ogóle miałeś mapy tamtych odcinków? Często błądziłeś? W sensie mówisz, aha, dobra, kurwa, za słońcem, dokądś dojdę. Generalnie jeśli chodzi o nawigację, to zdecydowanie to wyglądało inaczej niż jak teraz podróżuję. Bo teraz podczas tej wyprawy to głównie opierałem się na tych mapach elektronicznych, to co miałem w telefonie, a wtedy to nie dysponowałem takim sprzętem, nie wiesz, chciałem nawet. Znaczy, ja myślę, że wtedy też mogło ich nie być, a poza tym ładowanie też jakby elektroniki. To też był problem, ale wtedy właśnie się zdecydowałem w zasadzie tylko na nawigację mapami papierowymi. Okej. Okay. Miałeś problemu ze skompletowaniem tych map? Bo tam słyszałem, że... No wiadomo, nie wszystkie odcinki udało mi się skompletować, bo po prostu te mapy nie istnieją. No tak. Ale to rumuńskie chyba, tak? Czy ukraińskie? Tak, rumuńskie. Na Ukrainie już nie było z tym problemu. Okay. A jak pokonywałeś granicę? Tak sobie ustawiałeś trasy, żeby przechodzić przez przejścia, czy schodziłeś do przejścia i wracałeś na wysokość? Jak przekraczałem granicę rumuńsko-ukraińską, to doszedłem jak najdalej się dało do granicy, po czym wycofałem się z gór, bo dalej już nie było legalne, żeby przejść tamtędy. Tam granica jest dosyć dobrze pilnowana, więc na pewno nie udałoby mi się przemknąć jakoś. Poza tym nie chciałem sobie robić problemu. Kurczę, jakbyś przeszedł granicę bez pieczątki, to potem mógłbyś z tej Ukrainy nie wyjść. Otóż to. Także no jednak musiałem zejść z góry i jednak przetransportować się do najbliższego przejścia granicznego i wrócić w podobne miejsce po drugiej stronie granicy. Okej, okay, czyli tak jakby na Ukrainie nie było tam jakieś łapówkarstwa, coś tam, ludzie życzliwi, mili.
Czy na Rumunii spotykałeś cyganów i mówiłeś, dobra, tutaj trzeba jakby szybko przemknąć? Znaczy, Romek Ficek mówił tak, że gdzieś tam, wiesz, przychodzi przez jakąś taką wieś, gdzie... No, zdarzyło się, że tam jakieś zaczepki były. Nie było, bo też słyszałem historię, nie wiem, kto to opowiadał, że jakiś ktoś wrócił z łuku Karpat, bo go tam ograbili na Ukrainie, nie? Dostał deskę w łeb i skroili mu cały sprzęt. No może być, no ja akurat na takich ludzi nieprzyjemnych nie trafiłem. Jedyne, co mi się nieprzyjemne trafiło, to w Rumunii mnie 3 razy psy pogryzły. Ale no cóż, no z tym to trzeba się liczyć właśnie na szlaku tam. Okej, okay, ale tak cię dziabnęło w łydę? Czy w łydę, no w łydę. I to jest strasznie bolesne. Ale na szczęście nic się nie stało. Na moje szczęście ja miałem i długie spodnie, i jeszcze stuptuty, więc do krwi nie doszło. Bo się zastanawiałem się też na przykład, czy warto iść na Ukarpat z jakimiś takimi właśnie biegowymi spodniami z cienkiej, lekkiej membrany, czy jednak biorąc pod uwagę te krzaki i kosę drzewiny, lepiej mieć coś mocniejszego, co wytrzyma troszeczkę napór no, gałęzi. Powiem ci, że ja Rumunię przeszedłem w zasadzie w całości w długich, ciężkich spodniach, bo nawet jak był upał, to wolałem mieć długie okay. spodnie właśnie ze względu na te krzaki, ze względu na to, żeby na przykład kleszcza nie złapać. No i właśnie jeśli chodzi o te psy, no lepiej żeby chwycił za nogawkę, niż od razu do nogi się dostał. Czy myślisz, że warto było mieć ze sobą na Rumunię gaz pieprzowy? Ja miałem ze sobą gaz, ale go ani razu nie użyłem na szczęście. No bo za małe psy. Były niedźwiedzie? Na pewno były niedźwiedzie, ale niestety nie, znaczy niestety nie spotkałem wtedy niedźwiedzia. Okay. Ale śladów było pełno. Także. A jakieś takie historie, przygody z ludźmi, którzy cię tam ugościli, przywitali, nakarmili? Czy... Tak, takie sytuacje się zdarzały. Właśnie też, zwłaszcza w Rumunii, bo tam ludzie są bardzo gościnni, zwłaszcza ci górale tam w górach. Mimo, że te psy, które tam mieganiały po górach, to był problem, ale jednak ci pasterze to w większości bardzo fajni ludzie, także często mnie zapraszali, żeby tam właśnie się ogrzać, jeśli była zła pogoda do ich chatki. No i zawsze jakiś tam posiłek się trafiał, nie? Ser owczy. Okay, baranina. No tak, wiadomo, no, jakieś tam warzywka. Wszystko, co mieli w zasadzie, wszystko, okay. co mieli, to tym się dzielili ze mną. No pięknie, pięknie. A późniejsze odcinki, czyli tam Polska, to tam pewnie nic ciekawego, a Słowacja, czy tam... Czy nic ciekawego. Znaczy no. ciekawego. Już było, widziałem. Ja myślę, że wraz z przekroczeniem granicy rumuńsko-ukraińskiej było już dużo łatwiej. Okej. Okay. Ale właśnie, czy byś komuś, kto chce wyruszyć na szlak, byś polecił na przykład ruszenie z Rumunii w tą stronę właśnie, czy w przeciwną? Czy właśnie... Ja myślę, że wszystko jedno. Wszystko jedno, tak? Tak. Kto jakie ma preferencje, no to jest po prostu iść albo w lewo, właśnie, albo w prawo. No. Ale wszyscy albo z ustronia, albo z włosatego. No wiem, ale właśnie powiem ci, że z kim nie rozmawiam, to wszyscy ruszają właśnie u Karpat, ruszają jakby z Rumunii. Jakby... Znaczy może też dlatego, żeby mieć ten najtrudniejszy etap za sobą na początku. Najmocniej przepraszam, służbowo. Bo ja się faktycznie spotykam często z taką teorią, że często ludzie wybierają te trudniejsze etapy, nie mówię o karpackim, o łuku Karpa, tylko zasadniczo o wyprawach długodystansowych, że często decydują się na przejście tego trudnego odcinka na początku, a ja mam takie doświadczenie, że na przykład dużo lepiej zostawić go na koniec, bo jak wspomniałeś wcześniej, organizm się jakby przyzwyczaja do wysiłku i wbrew pozorom, no okej, dobra, jak idziesz 3 miesiące, to może schudniesz o 20 kg i masz mniej mięśni i mniej siły, ale mam wrażenie, że pokonuje się dużo łatwiej później od trudności. To jest jakby chleb powszedni się zostaje taki troszeczkę, ciało się jakby hartuje i tak dalej i wcale nie jest tak trudno. No myślę, że też coś w tym może być. No ja akurat robię inaczej. Okay. Do tego jestem przyzwyczajony. Właśnie może też jest troszeczkę łatwiej wtedy pod względem logistycznym właśnie, bo łatwiej jest chociażby na przykład jakiś depozyt rozstawić albo coś takiego, nie? Mhm.
Ale zostawiałeś, miałeś depozyty? Nauku Karpat nie. Nauku Karpat nie. No ja właśnie myślałem o jakimś depozytach, nie? Takie właśnie z takimi rzeczami dla mnie, jak z takim wege, żeby nie być zmuszonym jeść baraninę. No to i myślę, jagody. Że to mógłby być problem właśnie dla ciebie, nauku Karpat. To nie pójdę. Ale też, no wiesz, no, ja też, jeśli chodzi o tam pozyskiwanie jedzenia, to też radziłem sobie w taki sposób, że po prostu jak dochodziłem do jakiejś przełęczy, gdzie była droga jakaś uczęszczana, samochody jeździły, to łapałem stopa do miasta, okay. Do jakiegoś dużego sklepu i potem wracałem w to samo miejsce. Także też, no bo jakbym tak nie robił, no to bym musiał naprawdę bardzo dużo kilometrów nadkładać. Czego nie chciałem robić po prostu. Nie, super pomysł tak naprawdę. Jaki miałeś wielki plecak na to przejście? Wtedy miałem 58 litrów. Okej, okay, czyli nie taki mały wcale, ale też rozumiem, no, że jak nie. miałeś jedzenie na tam no to, tydzień to, to nawet, no to właśnie była konieczność. To jest tutaj. Dlatego właśnie się zdecydowałem wtedy na trochę większy plecak niż zazwyczaj używam. Właśnie, żeby mieć co jeść. Mieć przestrzeń na jedzenie. Dobrze, a powiedz mi, bo ty napisałeś taki piękny post właśnie po tym, jak zszedłeś na chwileczkę ze szlaku tutaj dookoła Polski, mm-hmm. bo doznałeś kontuzji stóp i stwierdziłeś, że pojedziesz sobie na kilka dni do domu i sobie zaleczysz tą kontuzję, zamiast przerwać tą wyprawę. Napisałeś właśnie o coś takiego, że... Co napisałeś? Pamiętasz? Bo nie chcę tutaj przytoczyć za bardzo i pomylić znowu faktów. Ale generalnie... Napisałeś o tym, że właśnie o tym, że taki piękny wzruszaj... Ja się wzruszyłem. Aż płakałem tam. O tym, że właśnie ryzykowałeś życie gdzieś tam w burzy, próbując dotrzeć do jakiegoś tam punktu, który sobie wyznaczyłeś, że tutaj gdzieś na jakimś innym szlaku ryzykowałeś jakby zdrowie, próbując tam coś... Ale to mówisz o sytuacjach z lat poprzednich. Tak, ale zebrałeś tak. to do kupy i napisałeś jakby taki post o tym, że czasami jakby jest mądrze się umieć wycofać. No tak, no jednak w przeszłości miałem tą tendencję wpakowywać się w różne trudne sytuacje zupełnie bez potrzeby. No bo po co? No teraz nabrałem więcej pokory po prostu. I uważam, że no nie wolno tak iść mimo wszystko. Zdecydowanie nie warto, bo można sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. I dlatego właśnie wtedy zdecydowałem się opuścić szlak na jakiś czas, bo no, wtedy kontynuacja no, nie miała sensu. Nawet była niemożliwa, bo ja nie umiałem nawet wtedy stopy na ziemię położyć. To mnie bolały obie stopy. Ja sobie tak przeziębiłem wtedy stopy, że... Czy ktoś przejął ze Śląska tutaj samochodem? Nie, no jednak musiałem sobie sam poradzić. Ja... Kocham cię, synu, ale wiesz... Jakby... nie, no, też no, to był drugi koniec Polski, więc no, jednak ciężko było, żeby ktoś po mnie przyjechał. Ale no rzeczywiście, w ten dzień, kiedy to się wydarzyło, to musiałem przerwać marsz tu i teraz. No nieważne, gdzie tam byłem, musiałem namiot rozbić, co też naprawdę było ciężkie do zrobienia, okay. jak naprawdę no, nie umiałem chodzić. Przeczekałem noc, myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, no ale no niestety nie. I jednak jeszcze z tym bólem nóg musiałem jednak 15 km jeszcze przejść do najbliższego przystanku autobusowego i... A tam autobus za dwa dni. A powiedz mi, czekałem 3 godziny. Tak. A powiedz mi, no tak, bo to jest na tych takich wioseczkach, nie? Że tam przychodzisz, mówisz, kurwa, nie w tą stronę. No nie? Tak było. Albo, a powiedz mi, jak z rozbijaniem namiotu tutaj na tym szlaku? To nie było problemu? Czy tam, wiesz, ktoś się kiedyś pogonił? Czy po prostu wybierałeś zawsze jakieś krzaki? Znaczy ja nigdy nie miałem z tym problemu, bo też już wybierałem takie miejsca, żeby nie być widocznym. Zazwyczaj nocowałem w lesie. Żeby mieć po prostu święty spokój. Tam zdarzały się sytuacje, że ktoś tam mnie zobaczył, ale nigdy nie było żadnych tam problemów. Ale teraz, tym razem właśnie unikałem takiego kontaktu z ludźmi. Nawet jak miałoby nie być nic nieprzyjemnego, to wolałem po prostu, żeby mnie nikt nie widział. Okej, okay. Jakieś dzikie zwierzęta? Jakiś no, krowa? Krowa. Dzika krowa. Nie, no wiadomo. No, zeżarło to ci coś? Czy nie? Raz mi lis wszedł do namiotu, o. Znaczy do przedsionka tylko. A tak, że byłeś tam? Tak, ja spałem wtedy, wszedł mi do przedsionka i wyciągnął... Co mam zrobić?
wyciągnął śmieci, które trzymałem w przedsionku i porozrzucał je po okolicy. Okay. Czyli stosujesz tą technikę wieszania sobie podwieszania jedzenia, czy wolisz mieć zawsze przy sobie? Jedzenie trzymam w namiocie. Rozumiem, że bo ja nigdy nie gastrofaza miałem... w nocy. Nie, nigdy nie miałem z tym problemu, żeby coś tam mi jedzenie porwało, albo co. Jedyne takie zdarzenie to jak mrówki mi się dobrały do jedzenia, to w zasadzie tyle. No ja się obudziłem, miałem właśnie mrówki w plecaku i ślimaki na plecaku chodzące. No, czasami tak bywa. I tak mówię, no dobra, już wiem czemu moskitierę się nosi ze sobą, czy się właśnie to jedzenie podwiesza, no żeby... Tak. Później tak wiesz, mówię, a mam banana, się daje, a ten banan cały chodzi od tych mrówek. Mówię, dobra, już nie mam banana. No tak. Kiedyś mi też mysz weszła do plecaka. Znaczy nie wiem, czy mysz, jakiś gryzoń, ale w zasadzie... Pogryz coś? Wyjadł mi całe musli. A to było w Rumunii i właśnie podczas przejścia u Karpat. I to był ostatni posiłek, jaki miałeś na dwa dni. Musiałem właśnie nadkładać drogi do sklepu, bo no, tam to się już nie nadawało do jedzenia. Okay. Ale było tak, że jak sobie dozowałeś jedzenie? Było tak, że schudłeś bardzo na przejściu u Karpat? Tak, wtedy schudłem naprawdę bardzo dużo, bo jeszcze wtedy nie miałem za dużo doświadczenia i też... No muszę przyznać, że nie odżywiałem się za dobrze i na samym odcinku rumuńskim, który mi zajął tam bodajże 50 dni, schudłem 18 kilo. O kurczę. Także no to... doprowadziłem się dosyć do takiego ubogiego stanu, ale potem jak już byłem w Polsce, to pozwalałem sobie na więcej, bo wiadomo, schroniska, tak, tam jakieś pierogi, ciastko. To jest niesamowite, nie? Że pierogi. No cóż tu innego jest. Tak. Ciasto i pomidorówka, to też jest niesamowite. I pomidorówka albo rosół, no wiadomo. A teraz podczas tego przejścia nie schudłeś, nie? Za bardzo. Nie, no schudłem. Tak? 15 kilo schudłem. Naprawdę? No podczas... Kurczę, powiem ci, że teraz wyglądasz chudziej niż na zdjęciach. No podczas 4 miesięcy to wiadomo, że się schudnie trochę. Okay. Przynajmniej. No to pięknie. Ale w zasadzie... Drogie panie, jeśli macie problem z nadwagą, bardzo proszę pakować plecak i ruszać na szlak dookoła Polski i można wtedy ładnie wyglądać po powrocie. Ale to potem właśnie... Właśnie. Wagę się bardzo szybko odzyskuje. Tak, to muszę przyznać. Ja tak miałem po zimowym, że wróciłem i mówię, a teraz mam taki czas na jakby regenerację. I no tak. To ja miałem dokładnie to samo. I mam wrażenie, że szybko przybrałem te kilogramy. Tak, to właśnie jest po każdej wyprawie. Aczkolwiek ja tam nie oszczędzałem się na jedzeniu, znaczy nie ten i może schudłem kilogram tak naprawdę na zimę. Podczas tego zimowego? Tak, więc ja nie odczułem tego, że schudłem tam, nie? Znaczy, muszę przyznać, że na tej zimowej też nie za wiele schudłem, ale myślę, że w okolicach 5 kilogramów. Naprawdę? No. Kurczę, na żadnym szlaku nie schudłem tyle. W sensie, że znaczy tam jakby idąc... Ja nie masz czego chudnąć. No, już trochę mam. Ale nie, byłem przekonany, że schudę właśnie z 5 ileś tam kilo na przykład na tym, bo to trwało ponad miesiąc, nie? I tam był taki solidny wysiłek, jak tam się czasem wchodziło w takie zaspy, to byłem przekonany, że tam kalorie to tam palę na maksa, ale nie. Jakby i to mnie zaskoczyło, albo miałem za uwagę zepsutą i zakłamała mi wyniki. Jakie plany na przyszłość? Masz coś? Czy teraz na razie sobie czekasz, czy zimą już robisz kolejny szlak, czy... Nie, na razie muszę trochę odpocząć od tego wszystkiego. Okej. Okay. Będziesz tutaj gniazdko zakładasz tutaj, tutaj? No nie wiem jeszcze. Nie zdecydowałem się jeszcze. Daję sobie czas do połowy października i zdecyduję. A jaka jest alternatywa? Gdzie Monika mieszka? Magda. Magda. Magda, Monika, Kasia, Ania. W okolicach Wieruszowa, no dosyć kawałek mamy. A gdzie jest Wieruszów? Ty już wiesz, bo tam przechodziłeś tamtędy. Nie przechodziłem tam. Byłem tam kiedyś, ale nie przechodziłem tamtędy z buta. Między Łodzią a Wrocławiem. A tak, właśnie, masz rację, tam wiem, gdzie już jest. Tam jest zjazd. Kępno. Tak. Kiedyś przejeżdżało się przez Wieruszów jadąc do Łodzi czy Warszawy, teraz jakby idzie obwodnica. Powiedz mi, czemu idąc wzdłuż północy, odbiłeś tak głęboko w głąb lądu, jak zahaczając Dobre Miasto i Olsztyn. Dobre Miasto, to tam się urodziłem i Jacek przechodził przez moją rodzinną miejscowość. Pozdrawiamy Anitę. Pozdrawiamy Anitę, która pewnie ogląda. Dlaczego?
bo mi ktoś to podpowiedział, żeby zajść do Olsztyna. Ja wtedy podążałem jednym z długodystansowych szlaków, które są w Polsce, to był szlak kopernikowski. I właśnie promotor tego szlaku. Jest ktoś taki? Jest. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa. Okay. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zaproponował mi, żebym właśnie doszedł do końca, czyli do samego Olsztyna. Ale... I właśnie bodajże chyba w Lidzbarku Warmińskim się odbija wtedy na południe. I postanowiłem, no czemu nie? No, nigdy w Olsztynie też nie byłem, więc warto, myślę, odwiedzić też to miejsce. No i też przy okazji udało mi się odwiedzić to dobre miasto. Z ciekawostki to ja miałem tam, bo to jest czerwony szlak i go tam w dzieciństwie mijałem, zastanawiając się, dokąd on prowadzi. Dowiedziałem się w zeszłym roku dopiero. A gdzie on się zaczyna, bo nie pamiętam. On zaczyna się w Olsztynie i prowadzi do Grudziądza. Do Grudziądza. On powinien prowadzić chyba do Torunia tak naprawdę, bo tam też, bo to jest szlak kopernikowski i Toruń słynie z Kopernika, no tak. I z pierników Kopernik. No, I nie wiadomo, czemu on tam nie ciągnie, a wtedy byłby chyba jednym z dłuższych szlaków, przynajmniej nizinnych. No, on ma bodajże 350 km. Tak. On w sumie chyba jest najdłuższym nizinnym, a tak jakby go pociągnąć do Torunia, to no, w każdym razie jest strasznie długi i ja miałem plan we wrześniu go pokonać, czyli teraz, ale niestety przełożę sobie to na kiedy indziej. Chyba że zimą sobie przejdę, ale to chyba bez sensu. Tak, myślę, że mało atrakcyjnie i... No tam muszę przyznać, że jest dosyć sporo asfaltu, także no... Właśnie wybierałeś takie szlaki, znaczy idąc do Polski wybierałeś, bo widziałem, że posiłkowałeś się też jakimiś papierowymi mapami i tak dalej. Tak. Wybierałeś tak drogi, żeby omijać asfalty, czy wchodziłeś ze szlaku na szlak, przeskakiwałeś? Czy tak sobie... O ile było to możliwe, to zazwyczaj chodziłem szlakami pieszymi wytyczonymi. I muszę przyznać, że w większości da się tak zrobić, no ale są takie fragmenty, które trzeba samemu zaimprowizować. No i czasami no, ten asfalt jest nieunikniony. Trzeba czasami podczas iść wzdłuż jakiejś ruchliwej drogi, czy po prostu przez miasta jakieś takim trochę mniej atrakcyjnym terenem, ale ja jednak korzystałem głównie z jakichś tam dróg gruntowych, leśnych, no, tak żeby po prostu nie męczyły się nogi na asfalcie. Czy te między samochodami. Nizinne szlaki, nie wiem, na tej wschodniej ścianie na przykład Polski, one są dobrze oznakowane, czy...? To różnie bywa. Właśnie. Zależy gdzie. No, myślę, że w większości nie ma problemów właśnie z logistyką właśnie w tych miejscach. Zwłaszcza jak ktoś tam ma już jakieś doświadczenie, jakieś pojęcie właśnie o chodzeniu. Ale no, w niektórych miejscach tego rzeczywiście brakuje. Kompas był gdzieś w kieszeni, czy...? Nie, kompasu nie miałem. Po prostu... Nie było to takiej konieczności. Google, gdzie jest północ? Nie no, ja mam jakąś taką orientację w terenie, że nawet nigdy się w życiu nie zgubiłem. Okej. Okay. Znaczy, nawet w rumuńskich górach? Nie no, zdarzało się pomylić, skręcić nie tam, gdzie trzeba, czy po prostu przegapić jakieś zejście, ale no, nigdy nie miałem takiej sytuacji, w której kompletnie nie wiedziałem, gdzie jestem. A dużo ci kosztowało to przejście Polski, tak w stronę takiej budżetowej? Trzeba było na to pracować pół roku też, Myślę, że... No nie aż tak bardzo, no bo właśnie jadłeś tylko, nie? W pierwszej połowie to nie miałem nawet gdzie wydawać pieniędzy, bo wszystko było zamknięte. Zgadza się. Ja szedłem w maju i w maju też było wszystko pozamykane. Tam tablice, lody, gofry i tak dalej, a nic nie otwarte. Tam nawet Żabka była nieczynna, w sensie, że szukali pani ekspedientek do Żabki, a Żabka była pusta. Tak. Więc... No, rzeczywiście to nie był problem jakiś tam ogromny, ale no... Dzięki temu też zaoszczędziłem trochę. Nie wydałem tyle, ile mógłbym. Ale z tego, co tak później obserwowałem, to pod koniec twojej wyprawy często ktoś cię jakby zapraszał, prawda? W odwiedziny, czy tam jakby nie dołączał, ale... Dużo spotkań miałem i z rodziną, i z przyjaciółmi, też u których się zatrzymywałem. Zwłaszcza jak tutaj przechodziłem w tych okolicach śląskich i opolskich, to był taki fragment, że szedłem od znajomego do znajomego. Bardzo ładnie. Właśnie, a tak anegdota taka, to właśnie tym szlakiem kopernikowskim szła też Agnieszka Dziadek Zebra, z którą też robiłem wywiad, i ona na przykład... Ten szlak szła chyba 28 dni,
bo co chwilę kogoś spotykała, tak? I szła po 8 km dziennie. I mówi, a nie śpieszy mi się. Nie? Bywa, no. I no właśnie to było niezłe, że ja skończyłem robić wybrzeże, a ona tam 400 coś kilometrów, a ona tam 380 to po prostu szła i właśnie w dobrym mieście zagościła i wyszła chyba dopiero o 14 na przykład, nie? Bo też była u Anity. Anita, jeszcze raz pozdrawiamy. Tak. To spotkanie też bardzo dobrze wspominam. Jakbyście szli przez Dobre Miasto, Anita Wawirowicz. Poszukaj. Mam nadzieję, Anita, że ci nie walnąłem na jakąś minę. A powiedz mi jeszcze o twojej wyprawie do Portugalii. Do Hiszpanii. Do Portugalii nie doszedłem. Naprawdę? No. Nie doszedłeś do tego klasztoru? Nie wrzuciłeś tam swoich jakichś tam grzechów do oceanu? Tam coś się takiego robi, tam się pali jakieś ciuchy czy coś tam. Ale to w Hiszpanii. W Hiszpanii? Tak, bo ja szedłem do Santiago de Compostela. A, i to jest... O, to jest w Hiszpanii. Szedłem na ignoranta. Czyli doszedłeś do końca, tak? Tak, byłem na samym końcu i jeszcze trochę dalej, bo doszedłem do samego wybrzeża Atlantyku. Okej. Okay. Co się wydarzyło w twoim życiu? W głowie jakby, nie wiem... No powiedz coś o tym. Dużo się wydarzyło, no bo właśnie. Jednak miałem czas na takie przemyślenia właśnie. Przecież to trwało 7 miesięcy. Skąd wiadomo, skąd taka broda? Myślę, że tak, no jakieś intencje własne miałem, bo jednak no jakbym ich nie miał, to bez sensu byłoby w ogóle tam iść. A ty jesteś religijną osobą? Czy tak średnio, czy ten szlak był związany troszeczkę z jakąś taką nigdy próbą wiary? Nigdy szczególnie religijny nie byłem, ale doświadczenie z tamtej wycieczki i innych, no jednak sprawiło, że no pewny to ja nigdy nie będę już, wiesz, na 100%, czy coś jest, czy czegoś nie ma, no ale może nie zagłębiajmy się w to. Ale tak, różne wydarzenia się zdarzyły, różnych ludzi poznałem, które właśnie te spotkania wpłynęły też na jakoś na moje życie, dużo dobroci spotkałem po drodze. I tak, ten dystans, ta droga, myślę, że najwięcej mnie nauczyła spośród tych wszystkich moich poprzednich wypraw. I nawet myślę więcej niż teraz z tej aktualnej. Bo to była jedna z pierwszych takich, znaczy to była najdłuższa twoja wyprawa. To była moja najdłuższa wyprawa. Znaczy ja myślę, że też jest trochę tak, że idąc niektóre wyprawy, jakby odkrywamy coś w sobie, później te rzeczy tam jakby cały czas są potwierdzane albo wzmacniane, ale wydaje mi się, że są takie wyprawy, gdzie po prostu odkrywamy pewne jakby, że sytuacje, nie? Nie, na przykład to, znaczy, że... tamta wyprawa dla mnie to było w zasadzie takie szukanie... Ile miałeś wtedy lat? 28. A. To było 2 lata temu. Czy już byłeś dużym, dojrzałym mężczyzną? Tak, już byłem dużym chłopcem. To było w zasadzie szukanie takiej duchowości w sobie. Okay. I znalazłeś? Myślę, że trochę tak. Trochę tak, to tak. Tak jakbyś nie znalazł. No bo tu, jak napiję się wódki, to znajduję. To konkretna odpowiedź, ale no. Dobrze, dobrze. Znaczy ja myślę, że jakby o niektórych rzeczach też się trudno mówi, nie? Jakby, bo to dzieje się też czasem coś w tobie wewnątrz, no tak. I nie zawsze... Myślę też, że nie wszystkim ja też chciałbym się podzielić. Okay. Nie? Zwłaszcza to będzie w książce. Zwłaszcza z tamtej wyprawy. Będzie jakaś książka kiedyś? Możliwe. Film fabularny? Nie, ale nie, no zobaczymy. No coś tam sobie piszę. Tak? Zdawać jakieś propozycje albo coś? Czy tam ludzie na twoim blogu pisali, że super się czyta, no, napisz książkę? No dużo ludzi właśnie oczekuje ode mnie książki, ale ja też nie do końca się czuję silny w tej dziedzinie. Naprawdę? Ponoć Anita, która jest polonistką, Wawirowicz, powiedziała, że bardzo ładnie piszesz. No tak, ale to wiesz, to są krótkie posty, a nie długa książka o całej wyprawie. Wiesz co, te krótkie posty, myślę, że można przeprowadzać to swoimi jakby refleksjami i myślami. Nie musi być to taki pamiętnik i wydaje mi się, że z tego może powstać coś bardzo ciekawego. No zobaczymy, co się dzieje. No jakieś próby już są, podjąłem jakieś tam działania w tym kierunku, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niczego nie obiecuję. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja też powiem szczerze, że często dostaję wiadomości, fajnie się to czyta, napisz książkę i tak, wiesz, ja mówię, kurde, ja wypuszczam film teraz z zeszłej jesieni, dobrze skończyłem wypuszczać, nie? A mam jeszcze 4 inne filmy do wypuszczenia,
zmontuj, napisz książkę, coś tam, no jakby jeszcze gdzieś pochodzić sobie. No właśnie, no też ciężko to pogodzić właśnie ze wszystkim innym, bo to jednak dużo czasu trzeba poświęcić na takie coś, żeby to nie było byle co, tylko... No ale może zima idzie teraz, to może to jest dobry moment, żeby się zaszyć i poświęcić, a później masz jakieś tam zastrzyk gotówki, który będzie... Dobrze, a dostałeś jakieś zaproszenia od jakichś festiwali podróżniczych, żebyś się pojawił i... Tak. Tak? Na kilku będę miał okazję być jeszcze w tym roku. Pierwszy mam teraz w sobotę. O, tak. Gdzie? Na parę dni. Na Soszowie jest Beskidzki Festiwal Podróżników, także tam zostałem zaproszony i będę opowiadał. No i pięknie. O czym? Nie, bo to ciekawe, czy właśnie wiesz. Nie, no bo też tydzień później zostałem też zaproszony na Kolosy w Gdyni, więc tam będę opowiadał o tej wyprawie do Hiszpanii, ale za tydzień to ta tegoroczna wyprawa będzie. Okej. Pięknie, pięknie. Po prostu jednak ta twoja wyprawa dookoła Polski się odbiła głośnym echem z tego wynika. No i mnie to bardzo cieszy. Też co mnie bardzo zaskoczyło, to, że tyle ludzi mnie zaczęło obserwować, bo jednak podczas tej wyprawy no dosyć spory przyrost tej społeczności odnotowałem, co mnie bardzo cieszy, co daje też mi siłę na to, żeby się tym dzielić i do kolejnych wyzwań. No ja myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Mieć właśnie tą społeczność, która cię wspiera, bo to jest taka społeczność, która jakby, mam wrażenie, w moim przypadku, która jest bardzo konkretna i taka lojalna i oddana. Mm-hmm. O, zdarzają się czasem jacyś hejterzy, którzy tam się wymądrzają. No, tego nie da się uniknąć. Ale jakby życie mnie nauczyło chyba jakby mieć dystans duży do... Znaczy, bo też jakby, nie wiem, jakby trudno jest sprostać wszystkim oczekiwaniom. A druga sprawa jest taka, że często, jak to wspomnieliśmy wcześniej przed włączeniem kamery, często ludzie nas oceniają z perspektywy kanapy. Dokładnie tak. I im się wydaje, że coś można zrobić lepiej i gorzej. A to jest, aż tak jest życiem. No, tak jak ktoś mnie ostatnio skomentował, że ostatni odcinek, czy tam w ogóle tam seria filmów z GSB była dużo fajniejsza niż z GSS, bo było więcej widoków i tak dalej. Mówię, no kurczę, no, na GSS może więcej padało, jakby nie ma tych widoków, bo ich nie ma. No właśnie, to też. Czasami to się źle czuję, czasami się śpieszę, czasami jest mi gorzej. I to nie jest tak, że to jest taki serial wyreżyserowany, tylko po prostu szlak to jest takie życie, po prostu, nie? Taki vlog. Dokładnie. I tak dalej. Więc ten. Co byś poradził ludziom, którzy chcieliby zacząć wędrować, robić szlaki długodystansowe? Masz jakąś taką złotą radę? Gimnastykujcie się. To jest bardzo ważne, ale myślę, że ten szlak długodystansowy to zaczyna się już w głowie. Najważniejsze jest zrobić ten pierwszy krok, a żeby to zrobić, to po prostu trzeba mieć odwagi. I wyjść z domu, nie? Tak, po prostu wyjść z domu. Znaczy, w Polsce jest bardzo dużo szlaków takich półdługodystansowych, takich, nie wiem, choćby 100 km. Mhm. I wydaje mi się, że można na nie wyruszyć na początek, żeby zbierać doświadczenie, bo też nie każdy ma taką możliwość wyruszenia na 7 miesięcy w podróż. No dokładnie, to też jest trzeba rzucić ciężkie. No właśnie, powiedz mi, no bo to było pytanie już na samym początku naszej rozmowy, ale jakby odbiegliśmy od niego. Czujesz, że poświęciłeś coś? W sensie, że podróże dają ci... Bo ludzie też patrzą na pryzmat podróży tak romantycznie, że wow, tak fajnie, ty podróżujesz, zwiedzasz i przeżywasz takie piękne chwile, ale też jest dużo ciężkich momentów i to jest jakby coś za coś. To jest, wiem, o co ci chodzi. No. To jest też powód, dla którego teraz nie wiem, co ja chcę robić dalej, czy będzie jakaś wyprawa, czy nie. Prawdopodobnie będzie, ale może już nie taka długa, ale no trzeba jednak pogodzić się z tym, że dużo rzeczy wtedy nas omija. Jak ja wyruszam w trasę kilkumiesięczną, no to jednak dużo wydarzeń, na których chciałbym być, spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi, to tego nie mam, tego mi naprawdę brakuje. Dlatego też na przykład tą wyprawę starałem się troszeczkę przyspieszyć na sam koniec, bo już mi się śpieszyło, tęskniłem po prostu za ludźmi.
Dla mnie to jest właśnie największy problem, że po prostu mnie nie ma w domu. Mhm. Mimo, że bardzo lubię to, co robię, to już jest naprawdę duża część mojego życia i ciężko byłoby mi z tego zrezygnować. To jednak cały czas z tyłu głowy są ci ludzie, którzy mnie wspierają, którzy mnie obserwują i którzy chcieliby ze mną spędzać więcej czasu, niż im daję. Rozumiem to. A Marta Monika? Magda? Jeszcze ma inne imię. Czy, na przykład ona jakby myśli, że będzie miała łatwość z pogodzeniem się w stylu albo czy ruszy z tobą, czy powie, dobrze, będę czekała pół roku na ciebie. Znaczy, bo nie, bo ja... To jest też jeden z tych powodów, dla których się zastanawiam, co dalej. Mhm. Ale rozumiem, że raczej nie zrezygnujesz z wypraw, tylko one będą miały inny charakter, w sensie, że krótszy... Możliwe, że tak. Że tak zrezygnujesz? Nie, że będą miały inny charakter. Inny charakter. Nie, no bo naprawdę już na tym etapie ciężko jest z tego zrezygnować, bo jednak te podróże bardzo, bardzo dużo mi dały, bardzo dużo czerpię z tego dla siebie. I też bardzo lubię się tym dzielić, ale no właśnie trzeba to jakoś pogodzić potem. A ty jesteś w ogóle jedynakiem, czy masz rodzeństwo? Mam siostrę. Masz siostrę. A jesteś kim, byłeś takim w szkole outsiderem, takim, mówiłeś, który chodzi własnymi ścieżkami, czy byłeś duszą towarzystwa? I... No, duszą towarzystwa to nigdy nie byłem. Nie, no. Halo, no dobra, już idę. Też tam różnie bywało. No, w różnych towarzystwach też się inaczej odnajdywałem, ale no, jeśli chodzi o te lata wcześniejsze, czy tam w szkole, no to na początku ciężko mi było ten kontakt łapać. Czyli generalnie z samotnością nie masz problemu. Nie oswoiłeś sobie ją już dawno temu, tak? No, ja pamiętam taki moment w swoim życiu. Ja zawsze mieszkałem z kimś, albo w pokoju, nawet z bratem, później w bursie, później z kumplem w mieszkaniu i tak dalej. I pamiętam, jak zamieszkałem sam, to przez pół roku chodziłem po ścianach. Tak? Jakby cały czas szukałem towarzystwa i dopiero po pół roku jakby nauczyłem się spędzać sam ze sobą wieczory chociażby, nie? W sensie takim, że jakoś gospodarować ten czas. To było na przykład bardzo trudne, w momencie, gdy się cały czas z kimś było. Ja mieszkałem w takim w ogóle mieszkaniu, że nas była dziesiątka, czyli cały czas ktoś był w domu, nie? Na studiach, więc no, to był taki trudny moment. A teraz na przykład nie mam z tym żadnego problemu. Wręcz uważam, że podróże solo są dużo fajniejsze, właśnie, że dużo się dzieje, jesteśmy bardziej uważni. Tak. I na to, co się dzieje wewnątrz, i na to, co się dzieje dookoła. Tak, zdecydowanie się i też jesteśmy bardziej otwarci na to, nie? Że przychodzi pani i mówi, a, dzień dobry, to mówisz, a co tam u pani? Bo masz ochotę pogadać na przykład, nie? Już albo... No właśnie, to też jest to, że tego kontaktu z innymi na trasie też się szuka potem, bo to zawsze jest przyjemne, takie spotkania przypadkowe. A miałeś takich gości na szlaku? Bo mi się zdarzają na przykład osoby, które piszą do mnie, że chcą tam potowarzyszyć mi jeden dzień na przykład, albo fajnie. Tak. I... tak było chociażby z Magdą, ale no, Magda została na dłużej potem. No ja miałam tak, że jak do mnie ktoś dołączył kiedyś, to po prostu mi się gęba nie zamykała, nie? Ba. Ja mówię, kurczę, po tych kilku dniach samotności, to po kilku dniach, to był jakiś tydzień albo nawet więcej, ale nie, wiesz, 14 dni maksymalnie, to po prostu możliwość takiego... to wygadania. No tak, fajnie jest do kogoś gębę potem otworzyć. Tak. A jak wyglądał twój powrót do domu? Rozłożyłeś sobie karimatę i poszedłeś spać sobie na ziemi, czy walałeś się do łóżka? I nie, uzyskałem? Jednak ta tęsknota za łóżkiem też była. Tak? Trochę. No, bo też tego potrzebowałem. No i już można na ziemi spać. No to ja słyszałem o ludziach, którzy kończyli PCT na przykład i mieli problem na początku, żeby się wyspać w łóżku na przykład, nie? Nie wiem, czy to było PR-owo bardziej tak gadane, czy faktycznie było tak, że tak przywykli do materaca, że... A co, właśnie, co masz? Dmuchany materac? Mam dmuchany materac, tak. Były jakieś akcje, że... Nie, na tej wyprawie nie. Raz był... Pytanie. Ale widzisz, rozumiemy się. Raz mi się przedziurawił, ale naprawiłem. Tak? Tak. Okay. Właśnie ja używam materacy dmuchanych, ale to zawsze jest dla mnie taka trochę ludzka trauma, że co jeśli się przebije, nie? Ale... No tak. Znaczy zdarzyło mi się, że był zawór zepsuty, albo mi się rozklejały na przykład wewnętrzne... No właśnie z tym miałem raz problem, to...
jak właśnie szedłem do Hiszpanii, to w Rumunii on właśnie w środku nocy zaczął mi pękać od środka, nie? Zaczął go rozrywać i no, no niestety był do wyrzucenia. Mi się zrobiła taka wielka poduszka, która w trakcie szlaku robiła się coraz... podążała w głąb, w sensie takim, że każdego dnia była... Ja miałem była... do połowy materacu właśnie taką... Ja też. Ja tak spałem jak jakiś taki na łóżku lekarskim, ale nogi no, już mi tam potem spadały. Znaczy zacząłem zajmować jakieś 2 metry długości. Mhm. Wychodziłem spod tarpa już, bo tutaj poduszka była taka, że się na niej nie dało położyć. No, no to był... To, ale wymienili mi bez problemu gwarancja. Takie... No, ja wtedy nie mogłem na to liczyć, bo jednak byłem w środku Rumunii, to jednak musiałem sobie poradzić w ten sposób, że gdzieś go tam po drodze kupiłem po prostu nowy. Okej, okay. Ale co kupię sobie, jaki używasz materac? Z Thermarestu. Thermarest. Okej, okay. Jakiś patencik jeszcze ze sprzętu? Widzę, że śpiwór Cumulusa. Tak, wietrzy się. Wietrzy, a ty masz, używasz śpiwora czy quiltów? Śpiworu. Śpiwór. System do gotowania? Jetboil. Jak sobie właśnie dosyłali ci na przykład butle z gazem tutaj na trasie? Czy... Tak. Co jakiś czas, żeby właśnie nie martwić się tym, czy gdzieś będzie sklep, gdzie można to kupić. Jasne. To po prostu miałem zapas tutaj w domu i było mi to wysyłane. A na Łuku Karpat na czym gotowałeś? To były tak inne samo, też na Jetboilu, tak? Tylko że wtedy niosłem ze sobą zapas gazu aż do Polski. Okej, okay. Czyli to ile było? 2 miesiące, ponad. No 2 miesiące, ale ile tak. To było? To miałeś, nie wiem, 6 butli? Nie, to miałem jedną dużą butlę, tą 450 gramów okay. Bodajże, jedną tą mniejszą 230. Okej, okay. I starczyło, tak? Tak, nawet nie wszystko zużyłem. Okej, okay. No jakby właśnie to też jest taki moment, że no ja tak bym chciał pójść na lekko w miarę, znaczy wiesz, na lekko, ale jakby samodzielnie. I naprawdę tak jakby zastanawiam się, znaczy nie wiem, czy pójdę w tym roku, bo mam... Bo wiem, że jak pójdę na Ukarpat, to jest właściwie jeden szlak, który zrobię w sezonie. No tak. Później pewnie będę musiał odzyskać wagę. Albo druga opcja jest taka, że pójdę 2 inne szlaki w bardziej cieplejszych krajach, a Ukarpat może sobie właśnie zostawię na... Może zdobędę więcej doświadczenia i wtedy Ukarpat... Teraz też może być trochę problem z przekraczaniem granic. No właśnie. No nawet mówię, że może być duży, nie? Że, a tam mam jeden kraj i właściwie jakby nie mam tego problemu, bo a tam... Gdzie? Wytnę. Ale Ukarpat, no wydaje mi się, że jest super. Ludzi też Ukarpat przechodzi albo rusza. A swoją drogą to jesteś jednym z nielicznych osób, które przeszły solo Ukarpat. Bo, znaczy, już teraz chyba jest... Znaczy, ja myślę, że może być dużo osób, które są w ogóle nie... udokumentowane. No właśnie, niektórzy się do tego nie przyznają po prostu. Tak. Idą tylko dla siebie. Tak. Gdzieś tam miałem na Facebooku kogoś, kto do mnie pisał, że on pokonał Karpat, tylko że zajęło mu to dużo czasu, bo nie miał pieniędzy i na przykład żonglował na że przez kilka dni musiał na przykład dotrzymywać się co kilka dni w miejscowościach i na przykład żonglował na skrzyżowaniach i w ten sposób zarabiał kasę na jedzenie i dalszą podróż. Więc wydaje mi się, że jest tych osób, które przeszły Karpat dużo. Być może Łukasz był pierwszą osobą, która pokonała to solo, ale no. No to przez pewien czas prowadził, nie wiem czy dalej prowadzi, ale ten listę tych osób, które przeszły. Łukasz tak prowadził? Tak. Okay. To ja tam też, ja bodajże byłem 7., który przeszedł samotnie, okay. Ale to tam nie ma znaczenia w zasadzie. No bo to jest jakby też, a to byli Polacy, czy to byli jakby ludzie z różnych części świata? Z różnych części świata, no w zasadzie on tam umieszczał wszystkich, o których słyszał. No. Okej. Okay. No właśnie i teraz czytam książkę sobie Łukasza. No ale też zdaję sobie sprawę, że to jest książka sprzed kilku lat, nie? Więc jakby tam też dużo rzeczy się mogło zmienić i są nieaktualne. No taki, wiesz, można iść na PCT, a można pójść na Ukarpat. I tak naprawdę no tak. Myślę, że Ukarpat może być dużo nawet, nie wiem czy ciekawszy, ale na pewno może być dużo przeżyć, nie? Tak jak mówisz, że jest dzikszym szlakiem niż momentami PCT, które w tej chwili jest po prostu przeludnione, tam jest po prostu jakiś... ale też słyszałem taką historię, że na PCT wyrusza na przykład, nie wiem, że co 6. osoba kończy, że już po 14 dniach, po 2 tygodniach już połowa ludzi, która wyruszyła, odpada, bo oni nie mają wyobrażenia tego, albo też nie chodzili szlaków długodystansowych, a jednak jest teraz duża moda, tak jak troszeczkę... No właśnie, jest moda, ale niektórzy nie mierzą sił na zamiary. No. A w ogóle myślisz, że masz silną psychę? W sensie, że tak czujesz, że jesteś taką osobą, która
ulega jakimś takim stresom, czy w trudnych sytuacjach mobilizujesz się i dajesz sobie radę? Znaczy na szlaku potrafię sobie poradzić, tak. Nie mam raczej problemów, zawsze jak się wpakuję w jakąś trudną sytuację, to potrafię sobie sam poradzić. Podczas zimowego tam jakby trafiliście na ślady niedźwiedzia? Tak. Tak? Jakby... Tak, to był początek lutego, to był grzbiet otrytu i świeżutkie ślady niedźwiedzia okay. były. Jak się wtedy spało? Ale no w zasadzie wtedy nie było problemu, bo natknęliśmy się na te ślady dopiero rano, więc okay. no, spaliśmy już daleko za tym miejscem. Ale teraz jak szedłem właśnie dookoła Polski, to mniej więcej w tym samym miejscu, jak wychodziłem z Ustrzyk Dolnych, to miałem spotkanie z niedźwiedziem. Ale takie fizyczne? Tak. Okej, okay, super. I halo? No nie, no jednak to... A tak, nie jest... wiem, wyszedł ci na ścieżkę, czy gdzieś tam w oddali go widziałeś? To, nie, to on był jakieś 15 metrów ode mnie. O kurczę. No, właśnie schodziłem z jakiejś góry, nie pamiętam już jak się nazywała, i miałem za jednym razem spotkanie właśnie z wilkiem i zaraz potem z niedźwiedziem. Wilk wybiegł mi na ścieżkę tuż przede mną i poleciał dalej, nie? Zatrzymał się na takim troszeczkę bardziej otwartym terenie. Poczekał na mnie, nie? Ja też już taki zestresowany, co robić, nie? Ale uciekł do lasu. Ale doszedłem do tego miejsca i słyszę jakieś warczenie, o kurczę, nie? Czy tych wilków jest więcej? O Boże, co ja zrobię, nie? Naprawdę byłem przestraszony. Okay. I rzeczywiście tam za linii lasu wyłonił się niedźwiedź. Myślisz, że on uciekał, że ten wilk uciekał przed niedźwiedziem, czy to jakby było w innym... Możliwe, bo to było w bezpośrednim następstwie, nie? Okej. Okay. No pięknie. I co, rzuciłeś mu batana uciekłeś? Nie, no muszę przyznać, że jednak stanąłem jak wryty po prostu, nogi jak z waty, no przestraszyłem się. Okay. Muszę przyznać. I on spojrzał? No trochę tam powarczał, ale się odwrócił na moje szczęście i... poszedł do lasu. Ja myślę, że tak niedźwiedzie trzeba je sprowokować, żeby chyba zaatakował. Myślę, że tak. Tak mi się wydaje, ale nigdy nie spotkałem niedźwiedzia, więc jakby nie mam pojęcia. A powiedz mi jeszcze twoje zimowe przejście, bo nie ukrywam, że chciałem zrobić ten niebieski szlak. Mhm. Teraz, może go zrobię jeszcze w październiku, ale trochę zależy od pogody, bo stwierdziłem, że jeśli nie w październiku, bo też mi zależy na tym, że ta pogoda była jakaś tam w miarę, nie chcę mi się iść w śniegu, w deszczu, to stwierdziłem, że jeśli nie uda mi się przejść tego szlaku teraz, przed listopadem, bo później myślę, że listopad, grudzień to sobie odpuszczam w ogóle, bo to taka pora przejściowa, to może ruszę w styczniu, tak żeby go zrobić zimą. Jak go wspominasz? Znaczy tak samo jak ja pewnie GSB zimą, ale bo wiem, że tam Rzeszów jest trudnym odcinkiem, w sensie, że tam idziesz dwa dni chyba, tak, jakimiś asfaltami i tak dalej. Tak, tam na początku rzeczywiście jest dosyć dużo asfaltu. A to była twoja pierwsza zimowa wyprawa? Tak, ten pierwszy raz właśnie postanowiłem zimą się przejść i też no bardzo dobrze mi to wspominam, ale no muszę przyznać, że bardzo duży wycisk dostałem wtedy. A byś wtedy, bo poszedłeś z tarpem, nie? Tak. Nie zabrałeś swojego MR... Nie zabrałem go, bo już tego wtedy nie miałem. Okej, okej. Ale teraz byś go zabrał, czy tarp to był... No, ja muszę się przyznać, że to nie był dobry wybór dla mnie. Tarp. Da się, ale... A to ja miałem się... za mało doświadczenia w nocnych... Posłuchałeś się Łukasza Gana, jakby jego podpowiedzi? Czy... To znaczy, no, obserwowałem to przejście. No i zobaczyłem, że on potrafi, no to może ja też spróbuję, nie? Ale bo na przykład tą całą wyprawę do Hiszpanii to tylko pod tarpem przespałem, okay. nie? 7 miesięcy to już przyzwyczajony do tego byłem, wiedziałem jak to wygląda. No ale jednak te warunki, które zostałem na szlaku, no to jednak pod tym względem mnie przerosły, to muszę przyznać. No bo tam z tego co mówię, to ci tam jakby zasypał śnieg, przygniótł, nie? Tak, w nocy właśnie zaczął padać śnieg i... Ja też wtedy źle tego tarpa trochę rozłożyłem, no i mi się zawalił na głowę. To musi być niezłe. Co pomyślałeś sobie, jak nagle, wiesz, bo to pewnie było takie, coś ci docisnęło. Tak, i to właśnie niemały ciężar, bo to jednak kupa śniegu na tym była. Boże, niedźwiedź. Nie, od razu wiedziałem, co się stało.
ale no ciężko było nawet się z tego wygrzebać. No właśnie, to jest, no, masz schowane ręce w śpiworze i tak dalej. Powiem właśnie, że jeśli wtedy nie byłoby Daniela, no to ciężko by było samemu sobie z tym poradzić. Okej. Okay. A Daniel mówi, Boże, coś mu się śni pewnie tam, czy... A ja go właśnie wołam w środku nocy, Daniel, zawaliłem się. Ale on przyjął mnie do namiotu, także... Okej, okay. To szczęście miał dwójeczkę. Tak, miał dwójeczkę, także się pomieściliśmy. No, więc stwierdziłem, że właśnie chciałbym przejść ten szlak. Nie było problemu z nawigacją? W sensie tam, wiesz, bo ten szlak jest pamiętami źle oznakowany, przynajmniej część... No tam jakieś fragmenty, że tam zarośnięte, no, i tak dalej. Zimą tego pewnie problemu nie ma. Bo są pewnie... momenty właśnie bardzo zarośnięte, bo teraz też jak szedłem dookoła Polski, to szedłem w zasadzie ten sam fragment, to tam czasami trzeba przez krzaki przejść albo przez jakieś błoto niewiarygodne, bo tam często właśnie jest wszystko rozjechane przez leśną maszynerię. Także to może być właśnie problem. Błoto i krzaki. No, chciałbym, żeby spadł śnieg, ale to jest takie... jak my szliśmy te zimowe nasze wyprawy, to dwa tygodnie wcześniej mój znajomy szedł i właściwie on szedł w błocie, nie? Mówi, że tam po co ci rakiety śnieżne? No właśnie to jest to. No, ja też się zastanawiałem, czy brać te rakiety, czy nie. To każdy z nas się zastanawiał. No. Ja zrezygnowałem i to był chyba mój największy błąd. Znaczy, ja utknąłem w takim śniegu po pas drugiego dnia, tak. I tak naprawdę teraz odpowiadając na pytanie, co bym ze sobą zabrał na trzy elementy, które zawsze chciałbym mieć, znaczy nie wiem czy zawsze, ale gdybym szedł zimowy szlak, to byłyby rakiety śnieżne. Mhm. One ważyły tam 1,5 kg, więc myślę, że na to sobie mogę pozwolić, żeby je dźwigać, nawet jeśli miałbym użyć ich kilka razy, ale ułatwiały strasznie jakby podróż w niektórych odcinkach. Szczególnie w nocy na szczycie góry, psychika już była taka, to była jeszcze piłeczka do masażu i GPS. To no, momentami po prostu jak latem na bukowych ścieżkach jest dosyć łatwo tam gdzieś, wiesz, odnaleźć drogę, bo ale jak liście opadną i spadnie wszędzie śnieg i właściwie ta ścieżka może prowadzić wszędzie. Tak, no, to też mi się zdarzało, że na przykład sugerowałem się z śladami zwierząt i gdzieś tam w las poszedłem, nie? Tak? Ale to tam wiesz. No. A ja właśnie miałem tak, że raz mnie poprowadził ślady lisa i poprowadził pod samo schronisko. Tak? No, z 2 km szedłem i byłem tak zmęczony, mówię, że już nie chcę mi się tego GPS-a co chwilę odpalać. I zaufałem i udało mi się zejść. No bo często zimą, szczególnie zimą, zwierzęta chodzą po szlakach, bo one są takie, one, to są ich ścieżki, nie? A więc dlatego też tam są takie wydeptane ślady, ale no cieszę się, że... A bo chodziłeś kiedyś wcześniej, chodziłeś zimą po górach wcześniej, zanim wyruszyłeś na szlak? Tylko takie krótkie wycieczki. Okay. Nigdy właśnie długodystansowo nie byłem. To dobrze, bo ja nigdy nie byłem, a więc jakby dla mnie to było takie, wiesz, zaskoczenie znaczy, na maksa. Dla mnie to też była nowość pod wieloma względami, no bo, ale no też nie spodziewałem się, że będzie aż tyle śniegu. Chyba nikt w Polsce, to wtedy pamiętam, że no. Ludzie mi wysyłali z Wrocławia zdjęcia, że na biegówkach biegają po ulicach, nie? Więc, no. Więc to było... Ja wtedy też miałem jeden dzień przerwy, bo tyle śniegu napadało, że nie mogliśmy wyjść z domu, to było w Ustrzykach Górnych. Aha, o, pięknie, pięknie. No dobrze, to co, to jednym słowem myślisz, że tak będziesz długo chodził, aż ci zdrowie pozwoli? Albo dzieci w domu nie... No nie wiem, no zobaczymy, co ale będzie. Ale zaskakuje mnie to, że ty nie starasz się tego jakoś tam przekuć na jakiś taki, nie wiem, właśnie, żebyś to dla siebie. Znaczy super, żebyś to dla siebie. A jest, no, jest one, już masz prelekcje. Masz jakieś prelekcje. Tam prelekcje właśnie w najbliższym czasie są zaplanowane. Z tą książką no nie wiadomo, co wyjdzie. No nie wiem, zobaczymy. Okay. Na razie jestem zadowolony z tego, co robię. No, tym, że się dzielę tym na tej stronie. I tyle. Dobrze, bardzo dziękuję. Mamy ponad 1,5 godziny rozmowy, więc myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć to nasz dzisiejszą rozmowę. Moi drodzy, moim gościem był Jaco. Gdzie jest Jaco? Jaca. Gdzie jest Jaca? Gdzie jest Jaca? Kręcimy od początku. Możecie go śledzić na Facebooku pod właśnie, gdzie jest, znaczy na dole pod filmem będzie link do jego strony facebookowej. Instagram?
Nie mam. Nie ma Instagrama. Nie, nie zamierzasz mieć? Nie, na razie mi wystarczy to, co mam. Okej. Okay. TikToka też podejrzewam, że nie ma. Tak, w takim razie zapraszam Was do odwiedzenia, zapoznania się z jego przygodami, wyprawami i najbliższymi planami, żebyście byli na bieżąco. A ja Wam tymczasem dziękuję. Niech to szlak. Dziękuję.